Witam. Cześć, cześć, cześć. Idziemy sobie właśnie do Sylph Scope. Miasto, które jest tak na środku i cały czas by trzeba było tunelem popierdzielać, żeby nie dotrzeć do tego miasta, bo było zamknięte po prostu ze względu na to, że tutaj zespół R urzęduje, że tak powiem. Ale muzyka, nie? Takie bity. Nie wiem, chyba tego nie mogę używać. No, walę schodami. Będziemy walczyć przeciwko jakimś ratatom. Z tego co mi się wydaje, jeśli tutaj będzie, bo w tym budynku będziemy walczyć z Garem. To jest pierwszy budynek, kiedy on będzie miał już zewoluowany Pokémon, którego miał na startera. Czyli będziemy walczyć przeciwko Charizardowi. Czy w sumie też nie powinienem się wypowiadać, czy to będzie Charizard, czy będzie miał 36, bo Charizard ewoluuje później na 36, a Blastor na 34, a Iwuzaur na 32. Znaczy Venusaur. Więc nie wiem, czy to może mieć docelowo 35, ale wydaje mi się, że będzie miał trzeci, tak? Przynajmniej jak... Do tego, że nie często, a mianowicie nigdy nie grałem Bulbasaurem. Więc nie mogę tego nie wiedzieć po prostu, tak? O, ile jeszcze tu Pokémonów będzie miał? Może Secret Power zacznę bić. Po 300 EXP dostajemy. No, krocie to nie są. Wiecie, po tych zobaczach w 25 levelach to nie ogarnę tego poziomu. Wiecie, dlaczego oni mają 25 levele? Byś ten typ miałby mniej Pokemonów, to wtedy to nie byłoby 25, tylko załóżmy inne. A chcę zobaczyć po typie, który będzie miał jednego Pokemona, jaki będzie miał level. Wtedy mogę ocenić moc ogólnie i poziom tutaj trudności na tym etapie gry. Bo wiecie, w końcu dochodzimy do takich miejsc, że gra się nie prowadzi szlakiem, tylko możecie iść albo w miejsce A, albo B, ale w końcu będziecie musieli zahaczyć to drugie. Bo wiecie, teraz mógłbym równie dobrze być na tej wyspie ognistej i tam załatwiać sprawę, tak? Ale jestem tutaj. Tam tylko chciałem sobie dojść. Cubone, 29. Okej. Okej, rozumiem. Fajny Pokémon. Focus Energy. Wiecie, najwyżej jeśli nie dam tu rady, to przynajmniej Laprasa chciałbym zdobyć, tak? Znaczy w sumie jak zdobędę Laprasa, to już będę pod koniec tego wszystkiego. Ale mam nadzieję, że dam radę, no bez przesady mam tyle dobre Pokémony, że problemów to ja nie powinienem mieć. Hyper Beam. Nie trafiłem. Ja pierdolę. Jeszcze kurwa Confuse Ray. Pewnie... Ciekawe, czy jeśli właśnie jest... Kurwa. Jak nie, jak teraz... Dobra, git. Ja pierdolę. Najgorzej jest mi właśnie szkoda tych użyć Hyper Beama, tak? Tutaj właśnie będą takie teleporciki, nie? Ja wolę sobie oczyścić jak najwięcej tych pięter i dopiero potem zacząć rozkminiać co dalej. Nie teleportować się jak debil, tylko po prostu każdy TM, każdy Pokéball zdobyć. Bo warto, myślę. Secret Power. Not very effective. Przed skin wejdzie, mam nadzieję. Dlatego fajnie się tym Dragonairem bije tych przeciwników. Bo ta pasywka, no nie znam się bardzo na tych pasywkach. Każdy Pokémon ma inną. Każdy musi mieć. Jakąkolwiek. Jaką mają inne Pokémony, ja nie wiem.
Ha. O, super strzat. Magneton. Nie, mam nadzieję, że ściągnę go na hita. Chociaż to jest stalowy, a normalny atak przeciwkostrowemu nie działa chyba tak super. Tak. Po głosie ogólnie, jak teraz atak przychodzi. Super Sonic nie trafił. Ja muszę odpocząć. Sonic Bomb. Secret Power. Ojej. Spark. Boże, mój Dragonair niedługo może zginąć. Tego bym się nie spodziewał. Na razie go nie leczę jeszcze. Dobra, tutaj nic. Musimy mieć kartę dostępu. Tutaj ziomeczek. Tu ten, tu winda. Tu jest zejście. Dobra, zejdę nim. 8 piętro. To jest 11 piętr. Będziemy musieli klucz zdobyć. To będzie nam potrzebne. Grimer. Teraz po prostu zmienimy sobie Pokemona. Elektrod. Każdy ma 40. Weźmy Venusaura może. Właśnie nadal nie mam na Venusaurze tego Nature Power. Znaczy Secret Power, przepraszam. No mam tu jebane Razorleafy. Z czego do końca nie jestem zadowolony. Boże, nie wiem, czy ja mi się opłaca w ogóle leczyć tego Dragonaira. Czy ja zaraz tutaj z każdym Pokemonem nie polecę do Pokecenter. Patrzcie, jak tutaj idzie. Trochę mi zabierają. Byle profesorek, nie? Tutaj to nawet z 3 odcinki myślę, że mi się zejdzie. Jak nawet nie lepiej. Znaczy, to leży, nie wiem. No zobaczymy. Whizzing. Zobaczymy, czy będę się błąkał, czy nie. O, paraliż szedł ładnie. Super. Mam nadzieję, że Secret Power załatwi sprawę tutaj. Nie. Ale i tak paraliż szedł. Mogę Dragon Rage'a użyć. Tysiąc expa. Sporo. Coughing. Secret Power. Dużo ataków mi też pochłania, więc... No, nie cieszy mnie to zbytnio. Wiecie dlaczego? Bo mi X przepadł. Wczytam może, kurwa, tą jebaną grę. Nie! Wiecie, nie chcę mi się zapierdalać. Kurwa! Czy ja naprawdę zapisałem grę? Tak, nie mogę nic innego zrobić. Dobra, zmienimy sobie na jakiegoś kozaka. A tamtego sobie wyleczymy. Kadabra, weźmy. Wiecie, nie chcę mi się naprawdę chodzić, nie? Co kurwa, jak on go zabił? Jak on go kurwa zabił? Jak on go zabił? O chuj. Ja to z każdym Pokemonem chyba polecę do Pokecenter. Zaraz. Więc widzę, że się nie opłaca mi zapierdalać z... A czy nie opłaca mi się na potiony wydawać, bo ja tu będę z każdym letał. Jak po schodach sobie przejdziemy? Dobra. Nie wiem, jak na razie tutaj walczymy jakoś. Czym jeszcze możemy? Ale no... Jest poziom trudności, widzę. Iron.
Dobra. Okej. A, to już z tym gadałem, tak? Znaczy, albo nie wiem, może z nim nie da się walczyć, nie wiem, dobra, idziemy tutaj. Elo? Cztery Pokémony. Nie podoba mi się bardzo to, że nie mają tyle jeszcze Pokémonów. Czterdzieści dwa. Ładnie. Jeszcze 13 Rewali i Dragonite. Myślę, że uda mi się przed końcem gry. A patrzcie, 26 level, nie? Można pomyśleć, że żaden przeciwnik. Bite. Ciekawe, kiedy poznam jakieś ataki jeszcze na Dragonite. Nie wiem. O kurwa. To chyba mój Dragonair. Nie, no przepraszam. Golbat. Możemy zostawić. Najwyżej jak mi umrze, trudno. Będę miał przynajmniej argument niedługo, żeby spierdolić stąd. Wiecie, bo to już nie chodzi o HP, ale bym musiał używać nie tylko potionów, ale też Eder. Czyli właśnie, żeby odnowić sobie ataki, tak? Bo mówiłem, na jakiej zasadzie to wygląda. Na początku na przykład takiego słabego ataku macie 35 użyć, a takiego mocnego to już macie 5. I DPP up naprawdę dużo daje. Więc wtedy musicie uważać bardziej po prostu. Ja teraz nie myślę, z jakim Pokémonem chodzę. Ja chodzę, dopóki one jeszcze żyją. Ja chodzę, dopóki one jeszcze potrafią żyć. Cubone. Hyper Bema nie mam już. Secret Power mam. Rage. Umieram. O, nie umieram. Rage jest chujowy, z tego co wiem. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Bo jest Avenge, że na przykład jeśli dostaniecie atak, niezależnie kiedy, ale dostaniecie w tej walce, to zadajecie podwójne obrażenia. I to jest właśnie typu fight. A Rage może też działa jakoś tak na tej zasadzie, że nie wiem, Rage, że to jest wkurwienie, tak? Bo Avenge to jest właśnie zemsta po angielsku. Nie wczytuję się ogólnie w te nazwy bardzo. Thunderbolt nie działałby. Nie działałby, jeśli chcecie zapytać. Nie wiem, Diga może użyję, ale Thunderbolt nie działa na... Znaczy, elektryczne ataki nie działają na naziemne. Nie wiem, Digiem po prostu i Quick Attackiem go zmiażdżę, że tak powiem. A się gapi, koleżka. Nie to, że nawet zadawałby mniejsze obrażenia, ale w ogóle nie zadziała. Chyba wspominam o tym, że tutaj, jeśli załatwimy sobie odprawę z zespołem R, dostaniemy Master Balla i to będzie jedno użycie na całą grę. Więc można wywnioskować, bo mówiłem, że są wszystkie Pokémony legendarne zdobyć, czyli właśnie trzy ptaki, tak? Więc jeden Master Ball może polecieć na Moltresa czy na kogoś tam, nie? Ale będziemy musieli także używać tych Ultra Balli, więc dwa ptaki musimy złapać Ultra Balla. Co może nie być do końca łatwe, no ale się trochę pomęczymy, damy radę, nie?
Thunderbolt. No jakoś idzie. Ale kadabrem mi zleciał na od razu, nie? Bo Koffing się zeksplodował, że tak powiem. Poświęcił się dla zespołu R. O, 41. Ratata. Też Thunderbolt leci. Dobra, tutaj nie przejdziemy, karty nie mamy. Tutaj jest kalcjum. Nie pamiętam, co kalcjum dodaje. Może szansę na trafienie, ale też sobie dodamy do jakiegoś Pokemona. Czyli przedmioty, które zwiększają stałe statystyki, tak? Żeby ten się nie zeksplodował, bo wtedy na marne poleci... Nie, dobra, zmienimy sobie. Nie chcę, żeby na marne poleciał exp. A te elektrody to wiecie. Są takie Pokemony fejki, nie? Że jesteście w realu na przykład w Pokemonach, nie? Patrzycie, o kurwa, Pokeball, patrzycie, a tu Minka. Tak, nie, no w anime tak było, nie? O, coś takiego. A i on się zeksplodował, kiedy byłem pod ziemią, czyli w ogóle nie dostaję wrażeń. Super, nie? A jeśli ja zginę i przeciwnik, to wiecie, no nikt nie dostaje. Nikt nie dostaje. Ja nie dostanę, bo nie wiadomo, który Pokemon. Przeciwnik nie dostanie, bo też umarł. Chciałem już kujkę takami. A ja pierdolę, to mi usunął. Takie miałem z początku założenie, że może nagrywamy to dopóki Pokemony mi nie padną. Ale to może aż tak szybko mi nie paść, tak? Zobaczymy jeszcze. Ataki też mi się pokończą niedługo. Zobaczymy. Ten zaraz zginie. Ma jeszcze 3 Dragon Rage. I 4 HP. Dobra, zdech. Jolteon ma... no trochę ma ataku. Thunderbolt. Ma 10 Thunderboltów i quick ataków ma kilka. Więc zobaczymy. Machoke. Nie wiem, ty ma czampę ogólnie. Kurwa. Wiecie, jakie to jest zabawne, jakby potraficie tak zobaczyć, że zespół R ma Pokemony trzeciej ewolucji, a wy na przykład nie możecie, na przykład Alakazama albo Machampa. No Alakazamów nie mieli. Ale to już się tak przymgnęło, że taki Arbok, Koffing, Weezing, Ekans i tak dalej, wiecie, Zubat, Golbat, Rattata, Raticate. To są takie Pokemony, kurwa, zarezerwowane dla zespołu R, takie gówniaki po trochę, nie? Chociaż moim zdaniem to są Pokemony naprawdę, może nie Rattata, nie Raticate, może nie coś takiego, ale nie, dlaczego zespół R nie ma Spirałów? Też to takie, to są właśnie, wiecie, każdy Pokemon może mieć jakieś przeświadczenie do jakiejś subkultury, jakiegoś charakteru i tak dalej. Na przykład Spearow to jest niegrzeczny ptaszek, tak? PJ to jest właśnie wróbel, tak? A Spearow to jest właśnie takie, taka odmienna forma, tak? To Zubat jest na przykład nietoperzem, tak? Co jeszcze?
Duo jest na przykład strusiem o dwóch głowach, nie? Ale jest strusiem. Wiecie, wszystko to ma ogólnie jakieś przeświadczenie. Albo maczopy to na przykład z górnikami się kojarzą. Geodu też. W sumie tak jak każdy kamienny Pokémon praktycznie. Chansey się kojarzą z pielęgniarkami. Thunder Wave. Czy to nie jest kurwa z tylko paraliż? Tak, to jest tylko paraliż. Pierdolę to. Dobra, zmienimy może tego Cheltona na chwilę. Nie chcemy wbić nim 50 levela, a tak szybko. Nie, no pobiegamy sobie chwilę i niedługo będziemy musieli się wrócić do Pokacenta, tak? To nie ulega wątpliwości, powiem szczerze. Wezmę to Secret Power, naprawdę, kurwa, przyda się. Jakieś zakupy małe jeszcze zrobię. Ale mi brzuszek boli trochę. Trochę bardzo. Bardzo trochę. Albo trochę bardzo. Magneto. Ja pierdolę, ile ci ludzie mają Pokemonów, to jest kurwa niepojęte. Taką liczbę mają. Ogromną. Weźmy Steelwings. Ale z reguły on też jest stalowy. Poza tym stal dobrze przechodzi prąd. Nie, no dobra. Nie wiem, co mam robić. Venusaura mogę wziąć. Price. No wszedł. Ale Price mogę ściągnąć łatwo restem. Jeśli będzie taka potrzeba. Dobra, teraz jak się nie uda, to ściągam paraliż z siebie. Kurwa mać, nie mogę nic robić. Git. Chciałem właśnie coś takiego zrobić, jeszcze mogłem przyjąć atak, nie? Git. I teraz właśnie paraliż mi schodzi i slip. Bo można mieć tylko jednego debuffa, że tak powiem. Wiecie, że są takie śmieszne ataki, że jeśli wy używacie... Jest taki cios chyba, że fightowy, nie? Że jeśli kogoś walniecie, ktoś ma slipa, to dostajecie mu podwójne obrażenie i go widzicie. Czajcie? Takie kurwa śmieszne. To się nazywa walk up slap chyba? Coś takiego. Kurwa, jakie zabawne, nie? Mogę powiedzieć, że mam dwa sleep powery, bo mam rest i mam sleep power, czyli moc snu. Kurwa, mam dwie moce snu. Mogę sam siebie uspać i kogoś uspać. Ja pierdolę. A chciałem właśnie po tym trenerze już zakończyć to. Nie, pomiędzy odcinkami zrobię małe zakupy, kupię sobie na secret power na Venusaura, bo się kurwa przyda. Kurwa, jakbym chciał, to bym kupił Secret Power też i na Pidgeotto. Bez kitu, kurwa, na każdego Secret Power kupię. To jest fajne. Przydaje się bardzo. Bo to chyba Secret Power też mogę go nauczyć. Na Kadabrę mogłem nie brać. Chociaż. Kurwa, Secret Power jest zajebisty. Magnemite.
Razor Leaf. To mi kurwa nafaszerowali tym smoke screenem. Ja pierdolę. Nie, kurwa. W końcu mu zabiję, czy nie? Zaczynam wątpić. No kurwa. To jest tylko niech... Dobrze. Zajebie go. Dobra. I tak, lecę. Wiecie, o co chodzi. Cześć.